Właśnie, właśnie była okazja, aby oglądać fajny mecz, ważny mecz i oglądać zawodnicy, że Polacy i no, grali dobrze. Frederiksen chyba nie grał tak dobrze jak tydzień temu, tylko pierwszy tempo myślę, że było skutecznie dzisiaj, ale Rzeszów grał zakoncentrowanie, grał dobrze. No, nerwy zawsze są, to żaden trener nie ucieknie od tego, a jeśli mówi, że nie ma nerwów, to oszukuje i na pewno tak jest. Na pewno był to dla nas ciężki mecz, szczególnie od trzeciego seta, gdzie to, że nam uciekła koncentracja, a szczególnie serwis. Zagrywaliśmy bardzo łatwe serwisy i dzięki temu przeciwnik wyprowadzał skuteczne akcje, szczególnie w pierwszym tempie. Więc zrobiło się troszeczkę nerwowo, ale skończyło się dla nas dobrze. Najważniejsze, że jesteśmy w kolejnej rundzie. No, jak mówisz, Dawid był kontuzowany i teraz Szops gra bardzo dobrze. Ale reszta dzisiaj, Peter Nowakowski grał dobrze, Igła też i Rafał, kiedy wychodził, też grał dobrze. Czyli to już jest dobrze. Tak, przede wszystkim te dwa pierwsze sety bardzo mi się podobały, bo Resowia przystąpiła zmobilizowana, tak jak powinna przystępować do tego spotkania i w zasadzie przeciwnik nie miał nic do powiedzenia w tych dwóch pierwszych setach. Trochę mi brakowało walki ze strony VfB Friedrichshafen, ale tak jak już powiedziałem, to było uwarunkowane bardzo dobrą grą Asseco Resowi, która mogła odbierać chęć do gry. Potem te zmiany, które wprowadził Mukulesko, trochę poderwały zespół i ten trzeci set zasłużenie na korzyść VfB Friedrichshafen, no ale potem w czwartym już Resowia pokazała swoją wyższość. W zasadzie wróciła do tej gry, w tej drugiej części seta, do tej gry z dwóch pierwszych partii i spokojnie wygrała. I to było logiczne, bo była faworytem tego spotkania. Dla mnie była w ogóle faworytem i pierwszego, i drugiego meczu. Tam mogło być zdecydowanie łatwiej VfB Friedrichshafen, ale co się odlecze, to nie uciecze. Wygrali i chwała im za to. Marko jest jednym z 14 czy 15 zawodników i nie możemy myśleć w kategoriach takich, że jeśli go nie będzie na boisku, to automatycznie nasz serwis będzie zdecydowanie słabszy. Naprawdę inni zawodnicy mają ogromny potencjał w serwisie i po prostu zagrywaliśmy bardziej bezpiecznie. Staraliśmy się nie popełniać błędów, a to w konsekwencji w tej dłuższej perspektywie meczu na pewno nie przyniosło nam wymiernych efektów. Z tego co wiem, co dwa zdania z nim po meczu rozmawiałem, za chwileczkę będę w szatni wiedział troszkę więcej. Mówi, że czuje się dużo lepiej, po prostu przeciwnik mu skoczył na nogę, to nie była forma jakiegoś tam podkręcenia stopy, tylko dość mocno odczuł stopę przeciwnika na swojej nodze, więc zobaczymy, jakie jest jego zdrowie. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Teraz chyba trudniejsza przeszkoda, Lokomotiv Nowosybirsk. Grali z Jastrzębiem w grupie. I Jastrzębie, gdyby miało argumenty, no wiadomo, wobec kontuzji tam różne historie są i wielu zawodników nie może grać, myślę, nawiązało z nimi walkę i myślę, że Resowia w takiej formie, jak dzisiaj grała w tych dwóch pierwszych setach, przy pełnej mobilizacji, spokojnie może te przeszkody przejść. My się już nie boimy rosyjskich drużyn, ani rosyjskich zespołów, ani chyba żadnego zespołu się nie powinniśmy bać i myślę, że stoi przed szansą Resowia do tego wymarzonego awansu do Final Four. I tego by sobie chyba wszyscy kibice w Polsce życzyli, bo wszyscy kibicujemy tym drużynom oczywiście, które startują w Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel odpadł, Skra Bełchatów pozostaje. Myślę, że sobie poradzi jutro z mistrzem Włoch i potem będzie miała na rozkładzie wicemistrza Włoch. No a Asseco Resowia myślę, że sobie poradzi z Lokomotivem. W czwórce dwie polskie drużyny. Może być lepiej? Chyba nie. No nie ukrywamy, że w tym naszym dwumeczu jest zdecydowanym faworytem, ale co to byłby za sport, gdyby zawsze wygrywali ci lepsi. Będziemy walczyć, zobaczymy co przyniesie kolejna runda. Teraz dla nas najważniejszy jest mecz ze Skrą i tylko to się liczy. Było bardzo ciekawe, bo zawsze jest lepiej, jeżeli mogą trenować razem.
oczywiście wszyscy nie grają w klubie, ale trenowaliśmy tylko 3 razy, ale było bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. I mam teraz lepsze opinie. I myślę, że chyba będę próbować kilka zawodnicy dla Ligi Światowej na przykład i chyba więcej, jeśli grają dobrze. Lato będzie długo, bardzo długo. Nie będę używać tylko 12 czy 14 zawodnicy, ale jest za wcześnie, aby komunikować nazwiska. Oczywiście, mamy chyba dużo spotkanie, zaproszenie, ale to jest bardzo miło, bardzo fajne dla nas. I no nie wiem co powiedzieć, oczywiście, bo był sukces, bo wygraliśmy mistrzostwa świata, ale no cały czas jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i jestem zadowolony, aby robić to. Zdecydowanie najłatwiej. Tutaj dzieci poszły do nowej szkoły. Żona, jak wyjeżdżamy, dosyć często zostaje sama z trójką. I'm happy about this, of course. We're building.